Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na szósty odcinek. Chciałbym powiedzieć dzień, ale no niestety wykoleiła mnie choroba. Więc na szósty odcinek z serii growego kalendarza adwentowego. Dzisiaj ogarniemy sobie grę, którą już chciałem ogarnąć jakiś czas temu. Grę pod tytułem Darkwood. Tu historia tej gry jest troszeczkę inna, nie odebrałem jej za darmo. Znaczy odebrałem ją za darmo, bo ją dostałem po prostu. Także dzięki Michał, teraz oficjalnie. Ale nie była za darmo na Empiku. Znaczy może kiedyś była, nie wiem. No w każdym razie chciałem ją sobie obczaić. No i kiedy jak nie teraz? I kiedy jak nie teraz? Dobra, to co, nie będziemy przedłużać. Mamy mało czasu, mamy 30 minut. Jedziemy, nowe profile. Poziom trudności, po mini prolog. Wiecie jak to wygląda w tej serii, nie? Nie, no dobra. To jest gra, przy której chciałbym się zatrzymać na dłużej. O, mam wspierałem? Mam zawartość dla wspierających? Spoko. Przy tej grze chciałbym się zatrzymać na dłużej, być może kiedyś, więc nie będę pomijał prologu. Poziom trudności... Aha, normalny jest najniższy. Tryb wybaczający. Gubisz część ekwipunku, gdy umierasz. Tryb niewybaczający. Masz skończoną ilość żyć. Jeżeli wykorzystasz, gra się kończy. Śmierć jest ostateczna. Czyli ten... jedno życie, jedna śmierć. No dobra, no to go. W takim razie spoko, że normalny jest najniższy. Grasz w trudną grę, która nie będzie trzymać cię za rękę. To po co mi ten samouczek? Szanuj las. Bądź cierpliwy i skup się. O mój Boże, z tych trzech rzeczy umiem zrobić tylko tę pierwszą. Także zapowiada się nieźle. 1 na 3, no to 33% to wystarczy, żeby zdać, nie? Także chyba spoko, czy coś się pozmieniało, czy już od 30% się nie zdaje, że już trzeba więcej. No, na starych zasadach 33% to na spokojnie można ślizgnąć dalej. Prolog. Dobrze. Nagrywamy się. Słyszymy? Nie wiem, bo gra nie wydaje na razie żadnych odgłosów. Teraz wydaje się, słyszymy. Dobra. W ich oczach widzę nienawiść i lęk. Jakbym to ja był winien szerzącej się zarazie. Jakbym był źródłem wszystkich nieszczęść pustoszących tę ziemię. Dobrze, że gram za dnia. Prawie 10 rano. Nie mam gdzie się przed nimi ukryć. Nie mam jak uciec. Las zamknął wszystkie drogi. I to jest prolog? Tego miałem nie pomijać? Jesteśmy na siebie skazani. W lesie. Okej. Okay. Czyli czuję się źle, jestem zamknięty w lesie razem ze wszystkimi innymi ludzikami, których tu spotkam. Hello, this is me. Notatki medyczne. Stół. Krzesło. Mogę przenieść krzesło. Puść. Dobrze. To jakiś gramofon, destylator. Hehehe, wiadomo. Notatki medyczne. Znam te notatki na pamięć, nie chcę teraz do nich wracać. A ja nie znam i bardzo bym chciał zajrzeć. Stół. Pigułka. Wartość 30, max 3. Bierę. Mój stary notatnik. Mogę dwa razy kliknąć? No, dwa razy kliknął to... Dobra, nieważne, nie wiem co się dzieje. Destylator. Przyjrzyj się. Domowej roboty urządzenie do robienia bimbru. No kurwa. Cholerne krzesło. Dobrze. Drewniane drzwi otwórz. Zabarykadowane okno rozbierz. No to myślę, że z jakiegoś powodu jest zabarykadowane. Yellow. Okej. Okay. Fiat 125p. W agregacie kończy się benzyna. Muszę zdobyć pełny kanister. Na wschód od widziałem wrak traktora. Może tam jeszcze coś zostało. Na wschód, czyli tam. Klatka. Klatki. Tym razem puste. Stół, przyjrzyj się. Moje przybory nie były dezynfekowane od lat. Zresztą, tutejszym pacjentom i tak już nic nie pomoże. Spoko, ale wyglądają całkiem nieźle, nawet jak nie dezynfekowane od lat. Dobra.
Trochę chłopek mi przypomina GTA 2, jak tak patrzę na to wszystko. Drewniane drzwi kolejne. Hello. Pusta jakaś klapa, schowek. Zamek zaczął się dawno temu. Nieważne, i tak przechowywałem tam same bezużyteczne śmiecie. No nie wiem, ciekawym wydajesz się człowiekiem, więc czym dla ciebie są bezużyteczne śmiecie? Moje łóżko, dopiero się obudziłem. Tak, ale spałeś przy biurku. Radio Unitra. Monika. Możesz zaznaczać oraz wchodzić w interakcje z obiektami, które są w twoim zasięgu. Zasięg interakcji jest zaznaczony zmieniającym się kolorem kursora. Spoko, że czytałem to, a nie przeczytałem tamtego. Zaznaczać, wchodzić w interakcje z obiektami, które są w twoim zasięgu. Zasięg jest zaznaczony zmieniającym się kolorem kursora. Ale to jest chyba taka ogólna podpowiedź, a nie odnośnie tego radia, chyba co? No tu z tym radiem nic chyba nie mogę zrobić. No może mogłem. O, jakie piękne rysunki szkieletów. Znam na pamięć, nie chcę wracać. No spoko. Metalowe drzwi. Lepiej nie wchodzić. Dobrze. Alkohol. Czy ja mogę jakoś szybko to przerzucić? Shiftem na przykład? Dobrze, shiftem mogę. Szybko pędzony bimber. Ledwo przefiltrowany. Szmata. Deska. Żart o mojej byłej. Zapałka. Książka medy... Mogę to czytać na przykład? Jest klik, że mogę sobie... Nie, nie mogę. Dobra. I klucz. Drzwi wejściowe do mojego domu. Aha, no to dobrze. To dobrze wie... Nie, włącz. Wolę, jak jest światełko. Tu mnie chyba jeszcze nie było, a też metalowe, więc pewnie wolałbym ich nie otwierać. Zdałem sobie zbyt wiele trudu, by go tam zamknąć. Kto tam jest? Kogo ja tam zamknąłem? Czy to jest człowiek? Otwórz. Zamknięte. Klucz zostawiłem chyba w szafie. Nie, masz go, kurna. Czego nie wziąłem? Albo. Zaraz, chwila, moment. Jeżeli przy kursorze widoczny jest plus, możesz przytrzymać. Lewy przycisk myszy, aby wywołać menu. A, dobra. Teraz. Użyj klucza. Otworzyłem, używając klucza klucz. Sprytne. Teraz otwórz drzwi, drzwi. O! Cześć, piesku. Dlaczego to zawsze musi być biedny piesek? Drewniana lalka. No dobra. Z wyciętą twarzą. Mój pies chyba się nie wyliże, powinienem mu pomóc. No, ale jak? Bimbru? Chcesz piesku bimbru? Albo ta pigułkę może? Zapałkę? Nie, nie mam pojęcia, jak miałbym mu pomóc. Dobra, tu przejdę? No dobra, niby przejdę. A dobra, była mowa o traktorze na wschód, więc idę na wschód. Wciśnij spację, aby przeskoczyć nad płotem lub przez okno. Okej. Dobra, będzie się dziwnie przyzwyczaić do sterowania, że. O! Tak, to chyba mi się klaruje obraz, jak miałbym pomóc mojemu psu. Mając zaznaczoną broń na pasku szybkiego wyboru, przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby przygotować ją do ataku, następnie lewy, aby wziąć zamach. Dobra, ale nie mam broni na pasku wyboru, więc domyślam się, że muszę zrobić tak. Teraz mam jedynkę. Prawy zamach, lewy atak. Okej, no to będzie dziwne. Ale spoko. Drzewa rozrastają się za szybko. Jeszcze trochę i przestanę nadążać z ich rąbaniem. Pułapka, przyjrzyj się. Wnyki, muszę uważać. W lesie jest ich pełno. Podnieś. Martwa krowa, no to spoko. Kość. Potrzebna? Biorę. Lepiej brać wszystko na sam początek. Tam jest jakaś droga. Bardzo mi się nie podoba też lewy shift, by biec. Dobra, na pewno mam jakieś ograniczenie. Co do... I ja już mam, kurna, prawie połowę tej siekiery zrypaną. A, dobra, mam pasek wytrzymałości po lewej na górze, spoko. Nie podoba mi się to pole widzenia.
Bo to niestety oznacza, że coś może się do mnie zakraść. Dobra. Ścieżka. Jestem tutaj. Spoko. Las pochłonął wszystkie drogi ucieczki. Nikt nie jest w stanie przecisnąć się przez tę gęstwinę. Okej. Okay. Ile jeszcze nam zostało? Dopiero 10 minut. Ekstra. Już mi się nie podoba. Znaleziono lokację. Przewrócone drzewo. Jestem tutaj. Tak, jestem z tobą. Wypalone ognisko. Dobra, zapałka, deska. Szmato. Część lasu jest ciemna. Powinienem stworzyć pochodnie. You don't save. Wciśnij tab, aby zajrzeć do ekwipunku oraz menu tworzenia przedmiotów. Jest pochodnia albo pochodnia. Tworzymy pochodnie. Mogę przenieść? No, aha, muszę kliknąć. A ja bym wolał z siekierą iść. No dobra, jak mówisz, że pochodnia, to pochodnia. Lecimy. Świetnie, widzę ich jeszcze mniej. Kaj, ten traktor, kuźwa, miał być na wschód. A już obrałem wszystkie możliwe kierunki do tej pory. Opuszczony dom. Gdzie to? Czy to jest rozjebane? Trup. Jeszcze kilka dni i wchłonie się całkowicie. A, no czyli wszystko w normie. To ekstra. To świetnie. Czy to... Co to kurwa jest za hybryda dziwna? Jelenio człowiek. Minotaur. Ubrania. Nic. Szafa. Bierę. Dzień dobry. Przejście, napraw. A po co? Czy jest tu traktor? Ej, pochodnia się chyba nie kończy, co? Przynajmniej na razie. Aha, nie mam... Czegoś tam nie mam. Dobra, nieważne. Nie podobają mi się dźwięki. Tu też znowu jakiś... To człek. Co tu się kurwa dzieje? Nie mogę tego zbadać nawet. One w takich dziwnych kręgach w ogóle są. O, o. Dobra. Kółkiem myszy roluje po ekwipunku. Dobrze wiedzieć. Kurwa, oczywiście mój zmysł eksploratora. No świetnie, po prostu cudownie. Nie... O, dobra, światło. Ekstra, jeśli można to mówić o jakimś świetle w ogóle. Trzy, to zgaszę wszystko. Dobra, siekierę, ja chcę siekierę. O chuj. No dobra. Kolego? Nie widziałeś gdzieś tu traktora? Ten tutaj chyba jeszcze dyszy. Jaki ten w ogóle bohater jest kurwa niewzruszony. To wszystko jest normalne, co tu się dzieje dookoła. Nieprzytomny mężczyzna, przeszukaj. Duży metalowy klucz. Jeśli jest jakieś wyjście z tego lasu, ten klucz na pewno je otworzy. Wartość 1500. Okej. Tu chłop wiedział coś więcej chyba. Jest nieprzytomny, nigdy wcześniej go tu nie widziałem. Przy sobie ma tylko klucz. Jakiś dziennik. Bierę typa, kurde, co? Czemu nie? Skoro jakoś tu wszedł, musi wiedzieć, jak się stąd wydostać. Oczywiście nie pomoże mi z własnej woli. Nie wiesz tego. Nawet nie spytałeś. Ale to akurat. Jest bez znaczenia. Ale z nas przyjemniaczek. Pozytywniaczek. Muszę się wydostać z tego przeklętego lasu. Dobra, czyli mamy kolejne pomieszczenie, w którym kogoś trzymamy. Słyszysz, szczurze? Pokaż mi, a puszczę cię wolno. Pokaż mi jak, a puszczę cię wolno. Czasami słyszę jej głos. Wzywa mnie do siebie. No to może, nie wiem, jest w drugim pomieszczeniu, kurwa. Wzywa do powrotu do domu. Gdzie jest wyjście?
No miły ze mnie typ, przeuroczy. Zabiję cię jak psa, jeśli będę musiał. Psa nie zabiłeś, leży przed twoim domem. Czy ja będę nim? O chuj, chyba tak. Czyli będę wiedział, jak się stąd wydostać, zakładając, że ten chłop wie, jak się stąd wydostać. Skurwysyn zabrał mi klucz. Dobra, noga od stołu, nie? Ubrania. Drut. I szmata. Jestem ranny, mógłbym z tych szmat zrobić bandaże, żeby się uleczyć. Dobra, bandaże. Oj, chyba wytrych. Jak się używa bandaży? Przytrzymaj. Użyj. Dobra. Wytrych. No i jedziemy, no trzeba stąd wyjść. Tu? Nie, to chyba będzie raczej jako klucz, nie? Czyli jak przytrzymam na drzwiach, to będę mógł tego użyć. Dobra, no nic więcej chyba nie znalazłem. Widzę, że bandaże się jakby aplikują cały czas. Schowek, przyjrzyj się. Wejście do mojej piwniczki, może z piżarki. Przeszukaj, zamknięte. Mógłbym otworzyć za pomocą wytrychu. No to let's go! Otwarte. Dobra, łopata i latarka, spoko. Łopata na jeden, latarka na dwa. Okej. Okay. Zabarykadowane drzwi, rozbierz. Zbyt mocno skonstruowana, by ją rozebrać. To co, jeb? No nie wiem, czy to... Okej, okay. Przedmiot nie nadaje się do użycia, muszę go naprawić. Mogę to zrobić z poziomu... Pewnie mogę, ale nie mam... Naprawić w warsztacie, okej, okay, no to mi nie pomaga. Otwórz. O! Strzykawka. Znaleziono przedmiot, spoko, a nie mogę dźgnąć go tą strzykawką? Radio zakrwawione, wcześniej nie było. Lampa ci nie działa. A, zabarykodował drzwi, bo tam chyba było przejście wcześniej. Okej, zły szyfr. Kto tam? Nie wiem. Proszę wypuść mnie. Chętnie, ale znasz szyfr? Ty może gdzieś tu jest napisany. Może przy tym radiu. No nie wiem. Ma nastawione tutaj, ale to... Naciągane trochę by mi się wydawało. 6, 5, 7, 0, 0, 2, 0, 0, 180. Bez sensu, żeby to kombinować w jakikolwiek sposób. No nic tu więcej nie zrobię. Ty no chętnie, ale... Chłop też nic nie mówi, jakiś rok. Albo coś, nie? Wcześniej, jak nim grałem. To nie... Aha, wszystko jest, widzę, zabarykadowane i nie wyjdę. Lepiej będzie nie wychodzić nocą z domu, tu jest bezpieczniej. No nie wiem, psychopata mnie zamknął. Ja nie wiem, czy tu jest bezpieczniej faktycznie. Dobra, czy jest tu jeszcze coś, co mnie... Może naprowadzić na ten kod do drzwi albo coś takiego? No tu jest przeszukane. Nie przesunę. Przesunę to. Agregat, dobra, to zaraz. Metalowy stół z przyczepionymi skórzanymi pasami. Nóż, ale nie do podniesienia. Jakaś skrzynia, dobra, chwilę mi to zajmie, widzę, ale mam nadzieję, że będzie coś tutaj wartego. Benzyna i noga od stołu, bardzo solidna, spoko, to już można nakurwiać. Co, włączymy ten agregat? Napełnić agregat, weź kanister benzyny, najedź kursorem na agregat, przytrzymaj prawy, następnie lewy, aby wlać benzynę. Dobra, czyli
Cyk, cyk, cyk. Ty, co ja z tym zrobiłem? Wyrzuciłem? Wyrzuciłem niechcąc. A nie, przytrzymaj prawy, tak? Nie, aby napełnić, weź kanister benzyny. No właśnie, czyli muszę... Muszę go wziąć fizycznie do łapki. Mam? Nie wiem, czy mam. Najedź kursorem na agregat, przytrzymaj prawy przycisk myszy, następnie lewy, żeby napełnić. Dobra, jedziemy. Myślę, że maksymalnie, nie? Ile damy radę. Dobra, kanister pusty, włącz. Spoko, latarka niepotrzebna. No, zgaś. Aha, to noga od stołu, dawaj. What the fuck? Trup. No nie wiem, czy trup. Postać zamiast oczu ma dwa pokrętła. Z szeroko otwartych oczu dobywa się zniekształcony głos, ledwo przebijający się przez radiowy szum. Przecież to przed chwilą było radio jeszcze, kurwa mać. Cztery, osiem, dziewięć, dwa. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale chuj, nie mam lepszego. Halo? Drzwi się zacięły, może odblokują się, gdy czymś uderzę. Halo? Pomóż mi. Halo? Podejdź bliżej, nie wiem, czy chcę! Co, zmiana protagonisty znowu? A! Ty... To ja cię tu ratuję! A ty mi tak? Ała! O ty kurwo! Plastikowa kurka, mała plastikowa kurka. No, z kimś trzeba było gadać w tej niedoli, prawda? Dobra, on był schowany. Jak chcesz teraz stąd wyjść? Myślisz, że poradzisz sobie sam? No nie wiem, z tobą tak bym sobie nie poradził, bo mnie chcieli zabić. Słyszysz? Chuja tam. A co słyszę? Oj, co jest grane? Oj, 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 co jest? Co jest kurwa grane? Co jest? Co jest? Zamknij drzwi. O! O ty kurwa, co to jest? Co to są? No kurwio! Well then. Rozdział pierwszy. Jako kto? Jako ten sam ziomuś, ale w innym miejscu. Coś nam powiesz, kolego? Piec. Drewniane drzwi. Dobra, ktoś jakby przyszedł i nam pomógł. Jak to wygląda zapisywanie? Jakoś z auto... Aha, było przed chwilą w prawym dolnym rogu było zapisywanie, dobra. Mój błąd. No dobra. Coś mam przy sobie? Mam rzeczy, które miałem. Nie, nie mam rzeczy. Mam plany na rzeczy.
No dobra. Dobra. No myślę, że... Myślę, że skończenie prologu... Okej, okay, pułapka w domu, ale przy oknie, więc ma to sens, bo jakby coś złego wlazło przez okno, to ma to sens. To są łańcuchy, czy to jest prąd? Czy jakieś rury? Nieważne. Myślę, że prolog był wystarczający, jak na odcinek sprawdzający całą grę. Ciężko mi powiedzieć, czy jestem jej ciekaw. Znaczy, ciekaw jestem, bo historia jest zjebnięta. Ale tu sobie skończymy. Być może wrócimy, bo póki co to jest tytuł, który najbardziej mnie ciekawi. Ze wszystkich adwentowych. Także, nie wiem, bo ja tu pewnie czas tracę, jak sobie tak... Dzień leci, zaraz będzie noc, a nocą nie chodzimy. Więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!